masz tam plamę na rękawie, żeby nie szedł do lasu. Nie dość mocno szorujesz. Co on tam w ogóle pole? Jeszcze słowo, a tobie będę się. O, to wygląda mężnie. Sam się wyśmiesz. A ty zginął przez siebie! Zginął, bo zabiła go bez... Obraziliśmy go, Sven. Duch lasu mści się na nas. Mówi, że zboczyliśmy ze starej ścieżki. Obraziliśmy? Ten potwór zabił już 5 ludzi. Ma w życiu ścieżki, dukty mnie i ciebie. Jest chędożoną bestią z chędożonej puszczy. Rozrąbał mu żebra. Silny jest ten wasz duch. A ty coś ci za jeden? Geralt, Wiedźmin. Najemny zabójca? Czego tu szukasz? Widziałem wasze ogłoszenie. Ogłoszenie? Tu mieszkają porządni ludzie. Nie znajdziesz u nas roboty. Jesteś pewien? Bestia jest agresywna i bardzo silna. Mogę wam pomóc. Za ustaloną zapłatą. Podoba mi się ten człowiek. Rób swoje, Wiedźminie. Może się dogadamy. Kim albo czym jest ten duch lasu? Powiem ci, czym nie jest. Nie jest twoją sprawą. Jest zwykłym potworem. Morduje każdego, kto wejdzie na jego teren. Bardzo wyczerpujący opis. A jak wygląda wasz duch? Ktoś widział go na własne oczy? Nikt z żywych. Świetnie. Wszyscy jesteście bardzo pomocni. Wnętrzności rozdziebały ptaki. A tutaj widzę ślady zębów. Dużego psa, może wilka. Zawsze tak zabija? Tylko tchórzy. Dla wojowników, ludzi prawdziwie mężnych, z sercem drapieżcy, ma godną śmierć. Dlaczego powiedzieliście, że ta istota mści się na was? Nasi dziadowie polowali z nożem i włócznią, a duchowi lasu podobały się takie łowy. Pozwalał nam żyć w spokoju i nigdy nie byliśmy głodni. Dawniej też zabijał. Ilu chłopców pomarło, próbując stać się łowcami? Po prostu odkąd myśliwi zginęli na wojnie, bestia stała się bardziej krwiożercza. Jesteśmy Ancreid. Za co inni płacą złotem, my płacimy życiem i krwią. Jesteśmy niewolnikami strachu, podsycanego przez takich ślepców jak ty. To nasz las i najwyższy czas skończyć z bestią. Starczy tego. Na pewno macie problem z potworem. Nie jestem tylko pewien, czy chcecie go rozwiązać. Chcemy. Przyjdź do mnie, to porozmawiamy o cenie za głowę bestii. Kłótnia nad trupem to za mało. Muszę się tu rozejrzeć i ustalić, z czym będę miał do czynienia. Nie postępuj pochopnie, zabójco. Nie jest jeszcze za późno na przywrócenie starego porządku. Sam zdecyduję, co trzeba zrobić. Na wszelki wypadek zacznijcie już zbierać pieniądze. Serce, a dla wrogów to. Więc na kontynencie widać, to, że mnie służy. Ty! Trop. Ciekawe, gdzie mnie zaprowadzi. Ślady cięć są wąskie i głębokie, jak zadane brzytwą. Kości połamane z dużą siłą. Nie warto parować ciosów.
Ostrzył szpony albo zaznaczał terytorium. To leszy samiec, jest bardzo stary. Zaraza. Pewnie naznaczył kogoś w wiosce. Nie miał zbyt wielu przyjaciół, co? Ludzie nie chcą patrzeć na taką śmierć, jak kiedyś. Raz, kiedy byłem mały, Lugos Zajęcza Warga prowadził rajd na naszą wieś. Zastała ich cisza i mgła. Ledwo widziałem mojego ojca i wujów przyczajonych za drzewami. Pamiętam, jak odławiali jednego wojownika za drugim, a gdy otoczyli Zajęczą Wargę, chyba wolałby spotkać ducha lasu. Wasz duch to bardzo stary leszy. Jest groźny, ale raczej dam mu radę. To on zrobił z nas niepokonanych wojowników. Może nie wysłowiłem się jasno. Duch lasu to potwór. Cięty mieczem będzie krwawił i umrze, tak jak ty czy ja. On jest czymś więcej. Dzięki niemu lasy są pełne zwierzyny, a nasze kobiety rodzą silne dzieci. Za sprawą ducha lasu jesteśmy najlepszymi myśliwymi na wyspach. Nie każdy chłopiec, który ma zostać myśliwym, przeżywa uświęcony rytuał, to prawda. Ale czyż niepodobnie tworzy się wiedźmin? Gdy staliśmy przy drzewie, powiedziałeś, że znasz jakiś sposób na powstrzymanie leszego. Trzeba wrócić na starą ścieżkę. Wejść do puszczy z nożem i włócznią. Stoczyć równą walkę i dowieść swojej odwagi. To mu się spodoba. Nasi przodkowie ustawili w lesie kamień przymierza. Złożyli na nim dar z trofeów i tak zawiązali pakt. Zrób to, co oni. Idź na południe wzdłuż strumienia, poddaj się próbie ducha i spal w uświęconym miejscu ofiarę z serc wilków. Ciągle zastanawiam się, co zrobić. Jeśli pójdziesz zabić ducha lasu, ściągniesz na nas jego gniew. Zastanowię się jeszcze. Bywaj. Nie dość mocno szorujesz. Ja się przesłyszałem. To słowa to biegę. Znowu kasa, proszę. Mięsa byś podał. Będziesz zabijał kilki z mory? To dla mnie tak się wystroiłaś, Lina. Może dla ciebie, może dla innego. Przyjdź później, może będę w domu. Obejrzałem ślady w lesie. Wasz duch wie, jak zrobić wrażenie na intruzach. Mówiłem, że lubi zabijać. Jestem prawie pewien, że to bardzo stary leszy. No, zwykły potwór. A nie mówiłem? Nie taki zwykły. Stanowi duże zagrożenie dla wsi i dla mnie, jeśli zdecydujecie się mnie wynająć. Złoto się znajdzie. Jest tylko jeden szkopuł. Leszy naznaczył jedno z was. Dopóki ta osoba żyje w pobliżu jego terytorium, potwora nie da się zabić ostatecznie. Odrodzi się, wcześniej czy później. To na pewno ktoś ze starszyzny. Pewnie Harald. Sam go słyszałeś. Twoje słowa nie wystarczą. Muszę sam odnaleźć naznaczonego. Ludzie ci nie uwierzą. Nie pozwolą obcemu nikogo oskarżać. Znajdź tego naznaczonego. Ja zajmę się resztą. Muszę użyć wiedźmińskich zmysłów, żeby znaleźć osobę naznaczoną przez ducha lasu. Przyjaciół mamy serce, a dla wrogów to. Pamiętaj. Bogowie, dajcie mi siłę i mądrość. Sen przyjdzie dzisiaj?
Pewnie, że przyjdzie. Widziałam, jak na ciebie patrzył. Leszy wybrał tę dziewczynę. Zaraza. Bogowie, dajcie mi siłę i mądrość. Gdzie zło znajdę, będę mienić to zło. Dasz mi potrzymać miecz? Ciarki mnie przechodzą na samym. Jesteś obcy. Masz swe kroki. Być to czary. Wiesz już, kto trzyma z potworem? To nie jest świadoma współpraca. Znamy starszyznę nie od dzisiaj. Każdy z nich oddałby własną matkę, żeby przypodobać się bestii. Zresztą nie ma co strzępić języka. Sam powiedziałeś, że najpierw trzeba zabić wspólnika potwora. Nikogo nie trzeba zabijać. Wystarczy, że naznaczony opuści wioskę. Jeśli nigdy nie wróci, to Leszy się nie odrodzi. Słyszeliście, co powiedział Wiedźmin? Trzeba przegnać starszyznę i raz na zawsze będzie spokój! To nikt ze starszyzny. To kto? Dziewczyna, z którą rozmawiałeś. Trzeba ją przegnać, sam mówiłeś. Przecież ona jest jedną z nas! Dla dobra wsi, Sven. Wygnajcie ją! Niech wie, że nie może tutaj wrócić. Nigdy! Nie pójdziesz za nią? Myślałem, że ci na niej zależy. Nie wtykaj nosa w cudze sprawy. Zrobiłem, co musiałem zrobić. Teraz twoja kolej. To ja. Kupujesz tego barana? Chutliwy tryk z niego. Oj nie. Bogowie, dajcie mi siłę i mądrość. Tutaj zaczyna się terytorium Leszego. Zanim go znajdę, muszę zniszczyć wszystkie totemy. Przeszła ci ochota? Ja
za smród. Spójrzcie tylko! Mówiłem, że Wiedźmin sobie poradzi! Co tu się stało? Ty pozbyłeś się potwora, a my jego wspólników. Nie bój się, nasza umowa obowiązuje. Zapracowałeś na swoją zapłatę. Nic się nie zmieniło. Leszego już nie ma, ale wsią nadal trzęsie morderca. Twoja robota skończona, Wiedźminie. Ty wywiązałeś się ze swojej części umowy, a ja ze swojej. Myślisz, że cała wieś pójdzie za tobą? Ludzie ochłoną i zrozumieją, że należało ukarać winnych. Słyszycie? W mojej wsi nie będzie już rządów strachu! Nie będzie już zabójstw! Idźcie do domów! A ty, Wiedźminie, ruszaj w swoją stronę. Tutaj nie ma już potworów. Pamiętaj. Jakże chodzisz? Freja nie wejdzie. Ej no! Zobacz, no co morze wyrzuciło. Ej, ty! Do którego klanu należysz? Do żadnego. Jestem z kontynentu. Tu piją tylko wojowie ze Skellige. Nie szukam kłopotów. Patrzcie, ludzie. Starczy podnieść głos, a już kuli ogon. Jak pies, co w nocy słyszy wycie wilka. Chcesz zjeść? To wyjdź na podwórze i czekaj. Co w miskach zostawimy, Ilga za płot wyrzuci. Kto podróżnego pod dach nie przyjmie, ten hańbą się okrywa i wstydem. Ojciec was nie uczył? Uważaj, co mówisz o moim ojcu, Jorund, bo pójdziesz spać pod Kurhamem. A ty, obcy, zapamiętaj. To nie Kertrolde, a my nie Ancreid. Nie chcemy tu gości. Pu! Ciebie podróżni nie drażnią? Drażnią mnie głupcy, niezależnie od tego, skąd pochodzą. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Jorund, syn Zygwalda. Jak nie masz z kim wypić, usiądź ze mną. Podzielę się miodem i opowieścią. Co to znaczy? Tak, Geralt? Rzadko wzbudzam aż taką sensację. Chyba nieczęsto macie tu gości z kontynentu. Ano je! Jak już ktoś z Temerii czy Redanii odważy się przypłynąć na Skellige, to zawija do Kertrolde. Bo tam port dobry, kupców sporo i Jarl, który patrzy na obcych łaskawszym okiem. Ci dwaj, którzy mnie zaczepili. Co to za jedni? Kory i Kraki. Same z nimi kłopoty. Tak jak z Leifem, ich ojcem. Jakaś ciekawa postać? Zależy. Jeśli interesują cię kłamcy i tchórze, to bardzo. Widziałem twoje ogłoszenie. Dość lakoniczne. Możesz rozwinąć? Co to za potwór? Jakiś duch, zdaje się. Albo inna zmora. Straszy na Eldbergu, koło Latarni Morskiej. Zaczęło się niewinnie. Którejś nocy latarnia przestała się palić. A że bez jej światła statki nie mogą bezpiecznie zawinąć do Arinbjorn, to dwóch naszych poszło sprawdzić, co się stało. Niech zgadnę. Nie wrócili. Nie. I o Mikjalu, latarniku, też sług zaginął. Skrzyknąłem więc paru chłopów, popłynęliśmy na ratunek. Ale jak już byliśmy przy wyspie, zawróciłem, bo na brzegu zobaczyłem upiora.
Pewnie myślisz, że jestem tchórz, ale czułem, że samym żelazem nic tam nie wskuram. Jedyne, co mogłem zrobić, to zebrać we wsi złota na nagrodę. Jak pomożesz, będzie twoja. Jarunt, lubię cię, ale interesy to interesy. Musisz coś dorzucić. Dobra, niech będzie. Przybijmy targu. Niech będzie, zobaczę, co da się zrobić. Dzięki, Geralt. Równy chłop z ciebie. To nie jest zwyczajna mgła. Rana na plecach. Uciekał. Prawie mu się udało schronić. Prawie. Hej, jest tam kto? Jak się tu dostałeś? Przypłynąłem, jak to na wyspę. Ty jesteś Mikjal, latarnik? Przysyła mnie Jorund z Arinbjorn. Skąd się tu wzięły te wszystkie upiory? Ostatni raz widziałem coś takiego pod Vergen, jak... Znikąd! Znikąd właśnie! Latarnia nagle zgasła i wiatr nagle ustał. Od tego wszystko się zaczęło. Wróciłem tu po olej. Wychodzę przed dom, patrzę, mgła się unosi. A we mgle sylwetki. I na mnie idą. Wpadam do środka. Zasuwam skobel i słyszę, jakby ktoś szeptał moje imię. Mikjal! Mikjal! Wyglądam. Upiór. Większy niż reszta. I takie zimno od niego biło, że aż szyby zaszły szronem. Te duchy nie pojawiły się bez powodu. Co się na tę wyspę zwabiło? Jakieś pomysły? Nie mam pojęcia. Tu przecież nic nie ma. Latarnia, moja chata, a poza tym gołe skały. Nawet udowcy wiedzą, że na Eldbergu nie mają czego szukać. Ten upiór. Powiedz mi o nim coś więcej. On był jakby bardziej rozumny niż reszta. Jakby wiedział. Wszystko wiedział. Niezbyt to wam chyba pomoże, co? Wybaczcie, ale widziałem go tylko raz. Potem gdzieś zniknął. Dziwne to wszystko. Muszę się rozejrzeć. To weźcie klucz do latarni. Jakbyście chcieli i tam rzucić okiem. Albo się przed czym schronić.